Szanowni Państwo, witamy Państwa na festynie z okazji Europejskiego Tygodnia Zdrowia oraz Zdrowia Sportu. Udajemy się teraz na wycieczkę po terenie Rzeszowanej Planowo z najmłodszej poznańskiej wersji z 2014 roku. Historia zaczyna się jeszcze w 2010 roku, kiedy to zamknięta zostanie stacja tramwajowa przy ulicy Gajowej. W związku z tym miasto Poznań pokupuje nowej kawki stosu, gdzie na tym można budować zewnątrz. Była brana pod na przykład działka przy ulicy Chemicznej, gdzie planowano właśnie zewnątrz budować, ale ostatecznie wybrano teren sztuk, gdzie się teraz aktualnie znajduje. Budowę także rozpoczęto na prawie 2012 roku, którą zakończono w maju 2014 roku, otwierając zajęcie wraz z imprezą, wraz z festynem. Pełni funkcję jednak od grudnia tego samego roku, kiedy to zamknięta zostaje zajęcie przy ulicy Medalińskiego, w której powstanie w przyszłości Muzeum Komunikacji Miejskiej. Trafiły więc tutaj popularne helmuty, czyli tramwaje w Gliwach GT8. Były wtedy jedynymi stacjonującymi tutaj tramwajami, paradoksalnie więc najstarsze tramwaje stacjonowały w tej młodszej CS. To nie trwało jednak długo, bo już 2 miesiące później dołączają do nich Solaris Promilo z Głogowca. Właśnie będziemy teraz wjeżdżać do sali przeglądów, gdzie są robione przeglądy po każdym zjeździe miasta oraz przeglądy większe, które są robione w mieście. Znajduje się tu także wyjście, przez którą będziemy za chwilę przejeżdżać, stąd też te mokre szyby. To jest to, co na filmie widziałeś, nie? Trzeba, mimo że nie padało na głowę. Wracając do kwestii taboru, który tutaj stacjonuje, w 2017 roku swój epizod miały to także tramwaje dwukierunkowe, tramwaje Model Beta, które aktualnie stacjonują na terenie zajezdni Głogowska i obsługują m.in. linię numer 3. Na przełomie 2018 i 2019 zaczynają być dostarczane tramwaje modelu Gamma, które również zaczynają tutaj stacjonować, przesunięcie tym samym do wysłuchania popularnych przedmiotów. W tej chwili wjeżdżamy do tak zwanego rogala, czyli hali postojowej, która może pomieścić 100 wagonów. Nie będziemy wymijać Solarisy Tramino i modelu Sygana, czyli między innymi takie, jakie teraz aktualnie jedziemy. Zewnętrz jest jednak na tyle duża, posiada 11 km torowisk oraz 111 rozjazdów, że może pełnić rolę zajezdni zastępczej, na przykład w tym roku, kiedy to nie było możliwości dojazdu do zajezdni przy ulicy Sportecznej, czyli tej znajdującej się przy kwestii Starłęka. W związku z tym stacjonowały tutaj tramwaje Tatra RK6-F06C, które na co dzień stacjonują na Starłęckiej zajezdni. Hala ta jest również jedyną halą postojową i tramwajową w Polsce. We wszystkich innych zajezdniach tramwajowych w całej Polsce tramwaje nocują i stoją pod kurwą.